Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień dobry Państwu, Starnowa TV, senior na czasie, Lidia Jaźwińska. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, który o fotografii wie wszystko, który kocha fotografię, a fotografia kocha jego. Witam Cię serdecznie, Tadeusz. Gościmy w Twoim dzisiaj domu, w niecodziennej takiej scenerii, w której towarzyszy nam przez cały czas właśnie Twoja wspaniała fotografia. Powiedz, jakie były początki tej Twojej pasji, Twojej drogi, zanim ta pasja przerodziła się już niemalże w zawód? No to jest dosyć zawiłe, jeżeli chodzi o droga, że tak powiem, jeżeli chodzi o fotografię, dlatego że ja nie zacząłem, jako dziecko zacząłem fotografować w wieku 12-11 lat. Miałem taki aparat AMI, to był polski aparat, typowo taki aparat dla dziecka, który zresztą dostałem w spadku po bracie, bo brat nie fotografował, a on dostał ten aparat jeszcze od rodziców. I no właśnie, w wieku 12 lat zacząłem fotografować piłkarzy, którzy przyjeżdżali tutaj, na przykład piłkarze Wisły przyjeżdżali na sparingi z Tarnowią, a ja bardzo się interesowałem wtedy piłką nożną, no i właśnie tą fotografią. W zasadzie aparat służył mi do tego, żeby utrwalić to, co mnie interesuje. Młodzi chłopcy zazwyczaj tak zaczynają. Tak, dokładnie tak. I chodziłem z tymi swoimi filmami do wywołać je do pana na ulicy Kopernika. Był tam kiedyś pan fotograf, który im pokazywał właśnie, jak te zdjęcia się robi. No i właśnie te zdjęcia, najpierw wywoływał film, później robił odbitki. Ja byłem zawsze przeszczęśliwy z tego powodu. To były bardzo małe zdjęcia formatu trochę dwa razy pudełko od zapałek, ale rzeczywiście byłem bardzo zadowolony z tego i szczęśliwy. I później miałem dosyć długą przerwę, bo w liceum w zasadzie nie fotografowałem. Ten aparat był, ale no nie tak jak teraz, prawda, licealiści fotografują, to zupełnie inaczej było. Zresztą nie było filmów i tak dalej. Nie było chemii, ja też nie wywoływałem sam to zdjęć. Też koszty były. Tak, bo też były koszty, poza tym trzeba było mieć ciemnie. Podczas studiów, tu takie robiłem zdjęcia, powiedzmy, okazyjnie, na przykład na wycieczkach klasowych, ale później, gdy poszedłem na studia, urodziło mi się dziecko. No i Kaśka w roku 80, prawda, w słynnym roku 80, zacząłem z powrotem robić zdjęcia, bo chciałem utrwalić moje dziecko po prostu. Urodziłem się dziecko, pierwsze zdjęcia Kasi i także miałem taki, jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego, miałem takie dwuletnie kursy fotograficzno-filmowe. I to mnie zaraziło po prostu. Ja się zaraziłem na tych kursach. Fotografią rzeczywiście, fotografią i filmem. Myśmy z tego mieli później zaliczenia w ogóle na studiach. I to mi się bardzo spodobało. Chyba początki też to klub filmowy. Tak. W trakcie studiów ja zacząłem pracować w Domu Kultury w Klikowej. To był taki dzielnicowy Dom Kultury. I tam z kolegą Statkiem Stanisławskim, z kolegą ze studiów, który przyjeżdżał już wtedy do nas z Krakowa, zaczęliśmy się bawić w film i fotografię. Najpierw to była fotografia, a później stopniowo, ponieważ ciężko było ze sprzętem, ale
ale w tamtych czasach można było sprzęt kupić. Jeżeli to był dom kultury, to specjalnie mieliśmy takie dotacje i możliwość kupienia sprzętu w Warszawie. I wtedy właśnie kupiłem projektor 16 i kamerę 16 krasnogórska i dużo aparatów dla tych ludzi, którzy się tym interesowali. A rzeczywiście było dużo takich osób, szczególnie właśnie młodzieży. I nawet zainteresowaliśmy ludzi też i z Tarnowa, żeby naszych znajomych też. Wszyscy byliśmy młodzi. No ja wtedy miałem 24 lata, więc 25. No to jak pojechaliśmy na przykład w roku 86 na Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal do Warszawy, już jako takie koło filmowe, bo jeszcze Szwenka wtedy nie było, Szwenk powstał parę miesięcy później, no to po prostu no, ci uczestnicy, ja tam pojechałem jako kierownik Domu Kultury, jako taka osoba, która tym się zajmowała, razem właśnie z Tadeuszem. No i niewiele nas dzieliło, prawda, wiekowo. Jak sobie ostatnio właśnie popatrzyłem na zdjęcie, które zamieścił Krzysiek Guszek na Facebooku, właśnie z 86 roku, to tak sobie pomyślałem, kurczę, no człowiek był kiedyś młody i te relacje między nami były, no to wiekowe, to było tam 6 lat, no dosłownie, więc fajne rzeczy się właśnie udawało jakieś wtedy robić. Jakieś sukcesy z tego okresu? No to były dosyć duże sukcesy. W Domu Kultury myśmy, no od pierwszego właśnie tego festiwalu, to była pierwsza nagroda, jakaś tam nagroda zespołowa. W 87 w ogóle wygraliśmy ten konkurs w Warszawie, ten festiwal. 6 nagród było, łącznie z Grand Prix i tak dalej, to Darek Kuciewicz. Wtedy dostał te nagrody, 2 chyba, no i resztę za kilka filmów pokazaliśmy wtedy. I w 88 też była taka była passa dosyć fajna, bo i Pol 8, to były znane festiwale. I Górnicze Oscary, tutaj gdzieś jest nawet statuetka z 88 roku. Taki, to już był mój film i Piotrka Bricha. O cmentarzu żydowskim. Zdeptane lwy z kamiennych tablic, zresztą zapożyczone od Adama Bartosza z takiego artykułu z Temi, tytuł. No i akurat żeśmy wtedy z Górniczego Oscara zdobyli, to była dosyć duża sprawa na tamte czasy. Bo myśmy byli małym domem kultury i małym klubem, bo myśmy się mierzyli, zawsze właśnie w zasadzie tak było, że myśmy się mierzyli z ludźmi z Warszawy, z Poznania, z Katowic, gdzie rzeczywiście to były kluby dosyć już długo działające. Myśmy mieli działalność 3-letnią, powiedzmy 2-letnią. I po jakimś czasie udało się, ponieważ ja zmieniałem pracę, i udało się już nie na tych zasadach, jak w Domu Kultury, ale na innych przeniosłem Szwenka do Pałacu Młodzieży. Jeszcze w pewnym momencie działaliśmy też jako klub Kontra. To jest inna opowieść jakby. To pozostawmy film i ten okres filmowy, a powróćmy do fotografii. Zaczynałeś od fotografii tak zwanej analogowej, prawda? Od aparatu, tak. I przeszedłeś potem już na cyfrówkę i pełnię już inną pracę z obiektywem, prawda? Powiedz, jaka różnica jest między tamtą fotografią, a fotografią obecną? Fotografią analogową zacząłem w 80, tak naprawdę w 86, ale w 91 byłem fotoreporterem Temi. No to była zupełnie inna bajka, że tak powiem, bo film robiło się to na filmie, szanowało się klatki, to było 36 klatek tylko. No i trzeba było na przykład dostawało się zadanie z redakcji, że trzeba po prostu w przeciągu tygodnia zrobić
materiał do artykułów. Przeważnie to było tak, że ja w piątek dostawałem dopiero te tematy. Dosyć późno, bo miałem wtedy piątek, sobotę i niedzielę i kawałek poniedziałku na zrobienie zdjęć. Na wywołanie przede wszystkim i zrobienie zdjęć. A jeszcze zrobienie zdjęć jako takich, prawda? Więc trochę było mało czasu. No i szanowało się film. Znaczy ten film, dwa filmy przeważnie, to było w tygodniu robiłem. No to jest ile? 72 klatki. To jest strasznie mało, prawda? Cyfrowa fotografia to jest zupełnie inna sprawa. Czy jest łatwiejsza? Ja myślę, że wszystko pozostało, bo samo myślenie fotograficzne to jest to samo jakby. Natomiast jest łatwiejsza, dlatego jest szybsza. Z tym, że szybsza to nie znaczy lepsza chyba jednak. Oczywiście to mi bardzo pomaga. To znaczy to, że jest szybciej, że ja zdjęcie robię i na przykład mogę sobie go podglądnąć na wyświetlaczu i mogę zrobić jeszcze jedno ujęcie, tak? Jeżeli jest taka możliwość, bo przy reportażu, a ja przeważnie tylko reportaż robię, no to czasami po prostu czegoś nie można powtórzyć. Nawet jeżeli ma się jakąś wizję, ja miałem taki przypadek, ostatnio zrobiłem zdjęcia w Tuchowie manekina, czyli on stoi za szybą, tylko tam układ, no takie ciekawe dosyć zdjęcie miało być. Znaczy zrobiłem, chciałem go powtórzyć, żeby było jeszcze lepsze. Nie dało się tego zrobić. No więc nie dało się tego zrobić. Jest chwila, jest moment, jest światło, no i tyle. No. Tło się też może zmienić, to znaczy on się odbijał w szybie. Więc to już jest zupełnie inne zdjęcie. Zajmujesz się głównie reportażem. Zrobiłeś ich bardzo dużo. Miałam przyjemność oglądać je na różnych wystawach. Może skupmy się teraz właśnie na tych reportażach. Które są dla Ciebie takie najcenniejsze? No i które miejsca, gdzie je robiłeś? Najcenniejsze, jeżeli chodzi o nagrody, czy najcenniejsze, jeżeli chodzi o samo przygotowanie się? Do nagród wrócimy, właśnie o przygotowanie. Bo się zdarzają oczywiście takie rzeczy, że robiąc reportaż, fotoreportaż, przeżywa się różne emocje, prawda? No i to wtedy i pewne rzeczy się pozostają jakby przy robieniu tych zdjęć pozostają na gdzieś tam w głowie i w zasadzie na całe życie się pamięta pewne przeżycia. Bo to jest fajne, jak pracując nad jakimś tematem, po prostu się wchodzi w ten temat, prawda? Bo zdjęcia muszą, jeżeli mają być dobre i mają odzwierciedlać na przykład relacje międzyludzkie, no to nie mogą być udawane. To musi być i wykonujący zdjęcia, czyli fotoreporter musi wchodzić w historię ludzi, prawda? A to nie jest proste oczywiście, bo w tej chwili zupełnie ludzie się jakby chronią swoją prywatność, nie chcą się fotografować, chociaż jest to dziwne, bo na przykład na Facebooku wszystko można zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie tematy gdzieś uliczne, no to nie, ale to właśnie ludzie się boją jakby aparatu. Natomiast jeżeli się poznaje ludzi, na przykład takich, o których się chce zrobić materiał, no to trzeba po prostu z nimi mieć bardzo dobry kontakt. No i właśnie, bo pytasz, jakie to są. No na przykład te tematy, które były zrealizowane jakby też w sumie niedawno, bo parę lat temu, albo no już w zasadzie paręnaście, takim reportażem, którym do tej pory pamiętam, to był reportaż o smolarzach w Bieszczadach. Tak, bardzo piękne zdjęcia. Tak, to jest zupełnie taka opowieść. Myśmy mieli bardzo dobrą relację między nami, to znaczy między mną a nimi. Okazało się później, że ja ich po prostu znam. To był zupełny przypadek. Ja wcześniej robiłem film z Jackiem Szwedem o smolarzu.
I chciałem go znaleźć, jadąc później z Martą, parę lat później, w to samo miejsce chciałem odnaleźć tego człowieka. Nie udało mi się odnaleźć Michała, ale po kilkunastu miejscach, gdzie szukaliśmy go i szukaliśmy też wypałów i ludzi, którym moglibyśmy zrobić zdjęcia, znaleźliśmy ludzi przy granicy polsko-ukraińskiej. I jak się później okazało, to jest coś niesamowitego, bo myśmy tam zupełnym przypadkiem trafili. Okazało się, że to byli moi sąsiedzi z Mickiewicza. No to faktycznie jest to jakiś... To jest coś niezwykłego. To jest coś niezwykłego. Kiedy, Tadeusz, przeglądałam twoje różne zdjęcia, reportaże, to nie da się ukryć, że mają one swoją głębię, pokazują życie i to pokazują życie w sposób bardzo taki właśnie naturalny, tak jak smolarze, ale nie tylko, bo jakoś utkwiły mi w pamięci jeszcze dwa takie reportaże. Jeden reportaż, którym bohaterką jest Agnieszka Lemańska i jej mąż, a drugi ci państwo, którzy żyli, mieszkali w tej przyczepie. To jest właśnie samo życie. No tak. Brutalne to jest, też. Tak, tak. To jest życie, samo życie brutalne. Ja, jeżeli chodzi o reportaż o Agnieszce i o Pawle, ja po prostu robiłem, chciałem im pomóc w jakiś sposób. Wiedziałem, że miałem za sobą już wtedy reportaż o ludziach z przyczepy, o państwu buczyńskich. I te zdjęcia, które zrobiłem Tadeuszowi i Barbarze Buczyńskim, one później trafiły dalej. Dostałem za to zdjęcie z przyczepy, to jest akurat tutaj to zdjęcie. Dostałem kilka nagród i między innymi Grand Press Photo. To jest zdjęcie roku w kategorii Fotoraport z Polska, konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Fotoreporterów i później jeszcze parę konkursów to zdjęcie wygrało. Ale o co mi chodzi, bo tutaj mówię o nagrodach, ale o co chodzi? W jaki sposób, myślę, że ja im pomogłem też, to znaczy w sensie takim, że oni jak też siebie zobaczyli, bo to byli artyści, to są artyści ludowi z Kieleckiego, ze Świętokrzyskiego, którzy teraz mieszkają w Kielcach i im się zupełnie życie odmieniło. Zaczęli być doceniani, dostali, mają swoją galerię w Kielcach. To jest też niesamowite rzeczy. Minęło 4 lata od zrobienia tego zdjęcia. A tak się wszystko potoczyło super dla nich. I ja myślałem, właśnie robiąc materiał o Agnieszce, chciałem w jakiś sposób pomóc jej i jej rodzinie, a przy okazji zrobić dobry materiał. Taki, który można pokazać i który będzie kłuł w oczy po prostu. My w tej chwili, ludzie myślą tylko o sobie, a należy myśleć też o innych, prawda? I myślę, że to Ja myślę, że to ci się to udało. Bardzo udało, ale też zauważyłam, że w jakiś tam sposób również tą twoją pracę docenia Agnieszka. Pod jednym ze zdjęć twoich na Facebooku Agnieszka napisała, że wartość twoich zdjęć polega na tym, że ty fotografujesz sercem. I myślę, że to jest piękna zapłata za ten reportaż o Agnieszce. Kolejnym obszarem, którym się w swoim reportażu zajmowałeś, to osoby niepełnosprawne w Domu Pomocy Społecznej, w tym także i seniorzy. To temat z jednej strony bardzo ciekawy, ale z drugiej strony bardzo, bardzo trudny. Tak, to był temat bardzo trudny, ale dzięki temu, że znałem moim kolegą świętej pamięci Krzysiek Kudrański, który tam pracował
i który miał świetny kontakt z pensjonariuszami, bo różne rzeczy właśnie z nimi robił, takie bardzo plastyczne, i zachęcił ich do tego, żeby też mogli uczestniczyć w takiej sesji fotograficznej. I właśnie dzięki Krzysztofowi, no i oczywiście dzięki pani dyrektor, bo mogłem nie dostać pozwolenia, pani Marcie Jamrozik, udało mi się zrobić taką sesję, która trwała w zasadzie przez 2 lata. To znaczy fotografowałem tych ludzi w marcu jednego roku i w marcu następnego roku. I powstał z tego cykl, no myślę, że niepowtarzalny, bo jest to miejsce, gdzie bardzo, bardzo ciężko się robi takie zdjęcia i trzeba rzeczywiście poświęcić dużo czasu. Ja tam jeździłem codziennie do nich i w różnych godzinach robiłem te o różnych godzinach. I no i powstał z tego bardzo, bardzo ciekawa rzecz, zresztą doceniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich główną nagrodą w 2017 roku. Ja się bardzo cieszę, że coś takiego udało mi się zrobić, dlatego że to są ważne rzeczy, to są ludzie, którzy żyją gdzieś obok nas, ale oni mają swoje właśnie też życie, potrzeby. Życie, tak, przemyślenia i tak dalej. Z niektórymi udało mi się nawiązać kontakt i udało mi się nawet ciekawie porozmawiać, więc warto. No samo życie, tak, samo życie. Ale reportaże to także chwile grozy i niebezpieczeństwa. I chyba takim reportażem jest ten reportaż, który robiłeś we Francji. Znaczy, ja kilka rzeczy robiłem we Francji. Robiłem taki reportaż z 1 maja, no ale robiłem też reportaż właśnie z zamachu. Z zamachu, tak. Nie chodzi o ten z zamachu. To był trudny bardzo. To był trudny reportaż. Wiązało się to z olbrzymim ryzykiem, żeby jechać w miejsce, gdzie przed chwilą była strzelanina. Bo po prostu człowiek nie wie, czy to się zakończyło, tak? Myśmy dostali wiadomość, że ja wtedy byłem umarty w Paryżu i dostaliśmy wiadomość, że to jeszcze trwa, to znaczy, że jest coś takiego, się stało. Paryż jest olbrzymim miastem, więc w pewnych dzielnicach nie było nawet wiadomo, że coś takiego wtedy zaistniało, 13 listopada. 2015 roku. Niektórzy w ogóle nie wiedzieli przecież o tym. Wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy w te miejsca, gdzie można było zrobić te zdjęcia. To jest z pochodu akurat zdjęcie. Ten reportaż jest tutaj w tym albumie. W książce, tak, w albumie z Grand Press Photo. I on też jest tym z okazji 15-lecia, no tak, w tym albumie. Jednym z ważniejszych albumów w ogóle, jeżeli chodzi o reportaż w Polsce. Wiesz, dlaczego wzięłam to zdjęcie? Dlatego, że wydaje mi się, że fotografia to też pewne przesłanie. Ja myślę, że to zdjęcie jest jakby no, bardzo mocnym przesłaniem, prawda? Tak, to znaczy to jest takie symboliczne zdjęcie dla mnie. Pamiętam okoliczność, jak to robiłem, byłem bardzo blisko i policji, i tego mężczyzny. On mi się kojarzy z pewnym takim malarskim zdjęciem, znaczy z obrazem francuskim, Delacroix, ale no bo jest coś takiego w tym, czy to jest tam wolność na barykadach, czy coś. Już nie pamiętam dokładnie tego tytułu obrazu. No, za tym jest to jakieś tam przesłanie, prawda? Ale jest to przesłanie, dlatego że on trzyma tutaj francuską flagę. Flagę, tak. I to jest bardzo takie, tylko że jest to mężczyzna, tam jest kobieta na obrazie. Na obrazie. Ale i tu w ogóle i ten napis i ta policja z tyłu, no daje jakby takie... No, myślę, że fajne zdjęcie mi się udało zrobić. Tak. Fotografia to też sytuacje niebezpieczne z jednej strony, a z drugiej strony
Mogą być to sytuacje również bardzo przykre dla fotografującego. Czy doznałeś takich sytuacji? No tutaj na przykład podczas tych wydarzeń pierwszomajowych, no to dosyć tak, że tak powiem, odczułem fizycznie, to znaczy gazem zostałem potraktowany, ale to tak jak wszyscy zresztą. To były pierwsze, że tak powiem, wrażenia, bo to 2016 rok to był, więc w Polsce jeszcze tego nie było, bo teraz to jest w Polsce. Teraz to prawda? Już jest. Tak. Niektórzy nie wierzyli, że takie rzeczy się zdarzają we Francji, prawda? Że takie zdjęcia przywożę stamtąd. No ale tak było, bo później były żółte kamizelki, prawda? Ale to jest następstwo tych wydarzeń pierwszomajowych. Długo to trwało, zanim doszło do protestu żółtych kamizelek. Twoje zdjęcia trafiają do wielu czasopism, trafiają do albumów, do kalendarzy. Tak, ostatnio z takich ostatnich konkursów wziąłem udział w konkursie National Geographic. Dostałem tam pierwsze miejsce w kategorii Industrial. I to jest właśnie z grudnia wydany kalendarz. I twoje niesamowite zdjęcie. Na grudzień, proszę. Tak, widziałam to zdjęcie. Ono jest rewelacyjne po prostu, jak się na niego patrzy. Z akcentem polskim, bo tu jest rzeźba Mitoraja. Ale zrobione w Paryżu. Jesteś również razem z Martą w Fotokurierze jako... Będziemy oceniali zdjęcia od przyszłego miesiąca, czyli wyjdzie teraz styczniowo-lutowy numer tego czasopisma. Będziemy ekspertami, będziemy oceniać zdjęcia ludzi, którzy nadsyłają do tego czasopisma do oceny zdjęcia. Natomiast wcześniej współpracowaliśmy z Fotokurierem, robiliśmy relacje z Paris Photo, to takiej ogromnej imprezy, to jest święto fotografii wtedy w Paryżu. Największe święto. Później Paris Photo jest przenoszone do Stanów Zjednoczonych, ale to pół roku później. No w tym roku się niestety, w 2020 nie odbyła się edycja ze względu na pandemię. Ale udało nam się właśnie kilka rzeczy fajnych zrobić przez kilka lat. Robiliśmy relacje z tego. Najpierw do Foto, był taki kiedyś miesięcznik. Foto niestety już nie ma, padło. Wycofano z obiegu to czasopismo i został Fotokurier. To jest bardzo dobry miesięcznik dla fotografujących. Dużo rzeczy można się dowiedzieć z niego. Ale myślę, że to jest również satysfakcja dla Was, że uznano Was za autorytety w tym temacie. No my się z tego bardzo cieszymy. No to jest fajne to, że też że współpracujemy na zasadzie Warszawa, Paryż, Tarnów. Twoi mentorzy. Osoby, które w świecie fotografii no są bardzo cenione. Kto z nich? Bo część ja zobaczyłam ich tutaj na fotografiach. Tutaj są, tak. O właśnie, może coś... No to jest... To są ludzie naprawdę najsławniejsi, jeżeli chodzi o fotografów. Takimi osobami, na których w jakiś sposób się wzoruje i są, myślę, że niedoścignione wzory jednak. To jest Elliot Erwitt, którego udało mi się spotkać kilkakrotnie na Paris Photo. Może później te zdjęcia pokażemy. Tak. Zrobiłem właśnie portret jego. To jest Sebastião Salgado, świetny fotograf brazylijski, uznany, no najsłynniejszy fotograf chyba. Ale jest też kobieta. Tak, jest Sara Moon, która robi też świetne zdjęcia, ale to już jest inna fotografia i tutaj to już nie jest reportaż, to są takie bardzo zdjęcia kreacyjne, powiedziałbym, takie bardzo kreacyjne. I jeszcze
taka pani, która ma w tej chwili chyba 96 lat będzie miała i ona jeszcze, Marta ostatnio, bo spotkaliśmy ją 2 lata temu i sukcesywnie też się spotykaliśmy z nią. Zresztą mam kilka dedykacji, kilka albumów jej. Sabina Weiss, która ma korzenie polskie, bo jej babcia tutaj kiedyś mieszkała w Polsce. To jest pani, która fotografuje już bardzo długo. Zdała na przykład parę osób już nieżyjących z fotografii. I udało nam się ją spotkać. I tu jeszcze jest taki człowiek, to jest Amerykanin. I też udało mi się fajny portret zrobić. To jest Joel Meyerowitz. Bardzo znany teraz pan, który dużo opowiada w filmach o fotografii właśnie. Także to są, on uprawia, to jest jeszcze ciekawe, to jest jeden z pierwszych streetowców, czyli fotografii streetowej. On zaczął w kolorze fotografować jako pierwszy. Ten człowiek właśnie. No właśnie, skoro powiedziałeś o kolorze, to większość twoich fotografii jest czarno-białych. Dlaczego? Czy tak się dzieje w reportażu, takim typowym, czy... To znaczy, jest, myślę, że dzięki czarno-białej fotografii lepiej jest się skupić na temacie. Ja myślę, że... Nie rozprasza. Nie rozprasza, tak. Czarno-biała fotografia, a poza tym jednak nawiązuje do tej fotografii, no do tych mistrzów. No, na przykład Salgado robi tylko czarno-białą fotografię. Czy na przykład Elliot Erwitt, no oczywiście też robi kolor, ale przede wszystkim te jego zdjęcia są czarno-białe. Oczywiście to też jest podyktowane tym, że on robił dużo, dużo wcześniej, bo to jest człowiek, który robił jeszcze przed wojną zdjęcia, prawda, i po wojnie. Ja podziwiam twoje zdjęcia, które robisz, zdjęcia na wesoło, bo i takie są. Bardzo często je pokazujesz właśnie na Facebooku, na Facebooku, gdzie idziesz sobie i widać twoje bardzo sprawne oko z jednej strony, a z drugiej strony, że potrafisz dostrzegać to, czego nie dostrzegają inni, nawet przechodząc koło tego miejsca czy wydarzenia. I do tego robisz fantastyczne opisy. Robisz to dla zabawy, czy to jest jakaś formuła rozrywki? Czy to znaczy, też jest jakiś rodzaj fotografii? To oczywiście jest rodzaj fotografii. Trochę jest to taka streetowa fotografia, no bardziej właśnie wpadająca w to określenie streetowej fotografii. Czyli nie do końca ulicznej, ale z pewnym takim przesłaniem, z jakąś zabawą, z czymś zabawnym, z czymś porównawczym, prawda, bo coś się tam z jakimś kontrastem też. Ja po prostu noszę aparat zawsze ze sobą. Rzadko jestem bez aparatu. Komórką nie fotografuję. Chyba z zasady, bo powinienem się już dawno nią posługiwać, robiąc zdjęcia, ale chyba z zasady. I noszę tu w tej chwili taki mały aparat Nikona Z50 ze sobą cały czas. Od roku, a przedtem nosiłem po prostu lustrzankę ciężką i tak dalej. Teraz jest to mały aparacik. Staram się po prostu obserwować ulicę, obserwować ludzi, obserwować miejsca, w których jestem. Ale to już jest takie, jakby powiedziałbym, zboczenie zawodowe. I, no, nie da się inaczej. Nie da się inaczej. Czy robiąc zdjęcia, idąc ulicą, wybierasz te sytuacje, czy one po prostu ci, tak jak sam mówisz, wpadają w oko? No nie, to czasami na zdjęcie takie, które chcę zrobić, czekam po prostu. Po prostu czekasz, czekam, tak. Czekam. Znaczy, przewiduję, że może coś nastąpić takiego, że się coś zdarzy takiego, co ja sobie pomyślałem, że się zdarzy, tak? No i zdarza się. Czy ty pamiętasz,
I ile masz na swoim koncie nagród? Ile wystaw? Czy to jest tylko już spisane jako informacja w twoim życiorysie? Przestałem nad tym panować. Szczerze mówiąc, ja to spisywałem jeszcze do niedawna, ale teraz to nie... Znaczy, te najważniejsze oczywiście pamiętam. I te, które jakoś tam wpłynęły na mnie też, umacniając jakby mnie w tym... A które to były? Co robię? No to... No, na pewno nie zapomnę, nie wiem, nagród na Grand Press Photo, no bo to jest najważniejszy konkurs dla fotoreporterów, na BZWBK Press Photo, już niestety nie istnieje, też to otrzymałem pierwsze miejsce. No i takie konkursy typu na przykład, nie wiem, Kochać Człowieka, o, i to... No bo to jest właśnie związane jakby, to jest konkurs, który organizowany w Oświęcimiu, ogólnopolski konkurs i on jest filmowy i fotograficzny. Ja kiedyś jeszcze, no to już jest dawno, dawno temu uczestniczyłem jako filmowiec w tym konkursie. Jeździłem tam z ludźmi z Pałacu Młodzieży, z młodzieżą, jako sam też twórca. I z ich filmami, i oni też jeździli. Teraz biorę udział, ja mówię jeżdżę, bo jeździliśmy na festiwal, a teraz biorę udział w konkursie fotograficznym. On jest co dwa lata, to jest takie cykl, jest najpierw jest film, a później jest fotografia na zmianę. I biorę w tym konkursie udział i on jakby się jest taki jakby stworzony dla mnie. O. Bo taki jest temat ujmujący i ten konkurs bardzo lubię. Także wygrałem go ostatnio. Znaczy parę lat temu, teraz miałem drugą nagrodę na nim. No myślę, jest tego że, bardzo dużo. Tak, jest tego bardzo dużo. Jest tego bardzo dużo. Jeszcze jest taki bardzo fajny konkurs w Świdnicy, który też jakby jest... Pode mnie, tak bym powiedział, to jest konkurs Zestaw, międzynarodowy konkurs i też mi bardzo leży, bo ja lubię właśnie ustawiać zdjęcia w fotoreportażu, prawda? No i można właśnie taki zestaw wysłać do nich. No i też byłem trzykrotnym laureatem, dostałem trzy razy pierwsze miejsce na nim. Także to jest... To powiedz, gdzie na dziś zawodowo pracujesz jako fotoreporter? Pracuję dla agencji fotograficznej Reporter, z czego się bardzo cieszę, bo to już jest 13 lat. Przedtem pracowałem przez parę lat dla Polskiej Agencji Prasowej. No i oczywiście dla Temi. No, Temi jest jakby tym początkiem. No ale to też do pewnego roku. Ostatnio też podjąłem współpracę, która się zakończyła. Głównie robię właśnie dla Reportera, ale robię po prostu zdjęcia dla siebie. Bo tak już jest. No. Ja już nie patrzę też na to, że nie jest wymiernym dla mnie to, że na przykład zdjęcia się robi dla pieniędzy. Ja już nie robię zdjęć dla pieniędzy tak naprawdę. Dla siebie. Dla siebie. Robię zdjęcia dla siebie. I to jest piękne. Tak. I to dokładnie. Jest piękne, tak. Ale właśnie, no, z czegoś trzeba żyć oczywiście. I takim moim głównym, że tak powiem, zakładem pracy jest Pałac Młodzieży. Tam prowadzę, najpierw prowadziłem właśnie Szwenka do jeszcze niedawno. Do 2015 tam chyba 15 czy 16 roku, a teraz, ale równocześnie prowadziłem od 2006 czy 7 pracownię fotografii cyfrowej. Tam chodzą dzieci, młodzież z Tarnowa i z okolic. No i pracuję jeszcze w zespole szkół technicznych jako nauczyciel fotografii, także to jest. Bardzo się też z tego cieszę, że udało mi się, że mam kontakt codzienny jakby
czyli w zasadzie przez cały dzień z młodzieżą. I to mnie też tak trochę odmładza, tak bym powiedział. Bo bardzo lubię z młodymi pracować. Twoje bogactwo fotografii no świadczy o tym, że jesteś fotografem z zamiłowania, z pasją. To zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, bardzo zresztą ciekawej, może powróćmy na chwileczkę, bo przede mną jest cały zestaw i nade mną również twoich aparatów fotograficznych. Powiedz, który był pierwszy i jaki jest teraz ostatni? No to był aparat, no tutaj ostatniego nie ma na półce. No na pewno. No jeszcze go nie odstawiłem na półkę. No to jest aparat AMI, właśnie o którym, który wspomniałem. Później to już był aparat Zenit. A wcześniej przed Zenitem była Wilia, taki aparat, śmieszny aparat, taki aparacik produkcji radzieckiej. I dużo tym aparatem zrobiłem zdjęć, bo i udało mi się kiedyś w czasach studenckich na przykład wyjechać do Norwegii. W Norwegii robiłem zdjęcia w 80 i 81 roku. Dziecko fotografowałem właśnie. Dużo zdjęć Kasi jest zrobione tą Wilią. Później był Zenit i później był już Canon. Po jakimś czasie go kupiłem. Już bardzo się męczyłem na początku w redakcji w Temi, dlatego że nie miałem dobrego sprzętu na samym początku. Ale to stopniowo dochodziłem do tego, żeby kupować coraz lepszy sprzęt. Ale to myślę, że trochę szkoda wtedy tego czasu było, a miałem rzeczywiście dużo problemów z fotografowaniem. To znaczy, żeby rzeczywiście wychodziło to, co chciałem. Ale już później Canon AV1 i przeniosłem się na Nikona. W 95 roku miałem Nikona 90X, który zresztą podarowałem Kasi, on jest w tej chwili u niej. No i później sprzęt cyfrowy. I pierwszy to był Canon, którego też ofiarowałem dziecku. I błyskawicznie przeniosłem się na Nikona. I tym Nikonem fotografuję, znaczy nie tym, tylko w tej firmie jestem od długiego czasu. To jest kilka aparatów. Ja w tej chwili mam kilka aparatów Nikona. W zależności od tego, co chcę zrobić i kilka obiektywów. Jako fachowca zapytam Cię w tym momencie, ponieważ spotkam się z różnymi opiniami. Jedni mówią, że w fotografii jest ważne body, a inni mówią, że obiektywy. Jak to właściwie jest? No to i to, sama nie rozróżniam, tak naprawdę. Body się starzeje, szczególnie teraz, prawda? Bo body się starzeje. Aparat, który kupiłem ileś lat temu i zapłaciłem straszne pieniądze, to był Nikon D3, później był Nikon D3S, podarowany przez Martę. Wymieniliśmy się aparatami. Ona dostała D3, ponieważ ja robiłem więcej zdjęć. I tym D3S-em bardzo długo robiłem, zresztą powstały świetne zdjęcia. Tutaj są zresztą na nim. Szczególnie pomógł mi ten Nikon D3S przy fotografowaniu w Paryżu właśnie tych strasznych rzeczy, tych ataków na ludzi. Ale to body się zestarzało. Ja później kupiłem następne body i następne. Starzeje się, body się starzeje. Natomiast obiektywy nie starzeją się aż tak szybko. One są oczywiście, w zasadzie jest to i to ważne, a najlepiej mieć jak najjaśniejsze obiektywy. No to jest jakby podstawa fotografowania, bo można zrobić wtedy to, co się chce, naprawdę. Wspomniałeś o Kasi, wcale się nie dziwię. To powiedz w tym momencie, czy Kasia
coś odziedziczyła po tobie, no właśnie z tej sfery fotografii, filmowania. Znaczy, każdy rodzic cię zazwyczaj chwali swoim. Tak, no to oczywiście mogę się też pochwalić. Kasia była uczestniczką zajęć pałacu. W klubie filmowym Szwęk przejechała, zrobiła dużo filmów. Przejechaliśmy i Polskę, i trochę w Europie tych filmów pokazywaliśmy. I faktycznie się zaraziła tym. Zresztą nie tylko ona, bo jeżeli chodzi o ludzi ze Szwęka, jest bardzo dużo ludzi, którzy poszli w tym kierunku i skończyli studia, albo gdzieś później są w tej chwili w Warszawie czy za granicą. Ale mówiąc jeszcze o Kasi, Kasia skończyła studia filmowe w Katowicach i także skończyła 3-letnią szkołę, Warszawską Szkołę Fotografii. Czyli coś po tobie odziedziczyła. Tak, ale pracuje w filmie. Ja się bardzo z tego cieszę. Chociaż jest to ciężki zawód. Korzystając z okazji, to chciałem również pozdrowić Kasię z racji moich związków. Ponieważ kiedyś tam była moją podopieczną. Tak, oczywiście. Nasza rozmowa dobiega już końca. Ja bardzo dziękuję ci za tą możliwość, że mogłam się spotkać z tobą w zupełnie innym domowym klimacie. Ale tak na zakończenie, słuchaj, co byś radził wszystkim młodym fotografom wchodzącym na drogę fotografii? Jak powinni się zachowywać, na co zwracać uwagę? Tak w dwóch zdaniach, trzech. Może to źle zabrzmi, ale wydaje mi się, żeby nie tracili czasu i jeżeli się już interesują fotografią i chcą robić zdjęcia, powinni mieć dobry sprzęt na początku, już od samego początku, bo szkoda czasu po prostu. A czas bardzo szybko leci. Żyjemy w ciekawych czasach i warto jest fotografować, ale trzeba fotografować już na dobrym sprzęcie. To może paradoksalnie zawsze, ale ja po prostu pamiętam siebie, jak do pewnych rzeczy dochodziłem. To jest pierwsze, a drugie to jest, ja nie wiem, czy pierwsze, czy drugie, myślę, że w tym samym momencie trzeba po prostu fotografię lubić. Trzeba po prostu lubić to, co się robi, to, czym się interesuje i nie zważać na to, że nam coś tam nie wychodzi na początku, bo nikt nie jest na samym początku super, że tak powiem, gościem, który fotografuje i robi świetne zdjęcia. To trzeba mieć jakiś chyba niesamowity talent, ale takie talenty się bardzo rzadko zdarzają. Do wszystkiego dochodzi się pracą. A do tego potrzebny jest dobry sprzęt właśnie. A ja, proszę Państwa, chciałabym również tutaj, z tego miejsca dzisiaj, zaprosić wszystkich seniorów. Proszę Państwa, na żadną naukę nigdy nie jest za późno. Seniorzy też mogą fotografować. I do tego Państwa serdecznie zapraszam. A tobie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.